No dobra, czy są tu jacyś kibole przez duże K? Pewnie nie ma, nie? Ale jakby co, to ja ostatnio zrobiłem przegląd dysków i znalazłem kilka takich nagrań, których raczej uda mi się złożyć taki magazyn kibolski, jakiego nawet w TVN-ie nie mieli. Dziś zrobimy sobie kibolską listę przebojów, czyli największe pierdolnięcia kibiców w historii polskiego ruchu kibicowskiego. No od razu taka mała gwiazdka, to będą największe pierdolnięcia, które ja widziałem. Jako pierwsi słynni kibice Interu. Inter Warszawa. Kibice Interu Warszawa, legenda polskiego ruchu kibolskiego. Statystyki mają rewelacyjne, mieli kiedyś jedną flagę, ale chyba Coco Jumbo im akurat ją zajebało. Ale my tu nie o flagach, tylko o pierdolnięciach. No to voila! Piękna, patriotyczna nuta, no to teraz zróbmy test. Zapauzujmy na chwilę ten filmik, zbierzmy domowników i zadajmy pytanie, co będzie dalej. Już, mam nadzieję, zebraliście opinię. No to teraz sprawdzamy, czy mieliście rację. Wróć Interze do B-klasy, wróć! Wróć Interze do B-klasy, wróć. No to jest przyśpiewka z czasów, kiedy Inter się wygłupił i awansował z 8 ligi do 7. I kibice nie bardzo byli zadowoleni z tego faktu. No i to jest spotkanie barażowe. No i odezwa do zawodników, żeby przemyśleli to wszystko i nie próbowali się w tej 7 lidze utrzymać. Wróć i zagraj jak za dawnych lat. Kibice wypiją piwa 7 krat. W tajemnicy Państwu powiem, że Inter do tej B-klasy wrócił. Tak więc okazja do wypicia tych 7 krat była. A teraz przed nami kolejna ekipa mocnych wrażeń. La, 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 la. Sokół Zabrzeg. Sokół Zabrzeg. No chyba znacie, nie? A jak ktoś nie zna, no to zaraz się pewnie zawstydzi. Nasz RK jest najlepszy w Polsce jest. Najlepszy w Polsce jest. Najlepszy w Polsce jest. No jak można nie znać najlepszej ekipy w Polsce? Zwłaszcza, że repertuar mają całkiem. Pozdro dla Kartoflisk! Pozdro dla Kartoflisk! Bardzo ładnie, może jeszcze raz posłuchajmy. Jeszcze raz łapy w górę i macie głośno to polecić, bo nie słyszą nas w ogóle. Dobra, bez jaj. Na meczu Sokoła Zabrzeg byliśmy świadkiem naprawdę historycznej chwili. Dobra, nauczymy się nowej chwili. No to jeszcze raz polecam zebrać przed odbiornikiem wszystkich domowników i nauczymy się nowej przyśpiewki. Sokół Zabrzeg, Sokół Zabrzeg, la 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 la. No i jak, damy radę? Brawacie? Pamiętacie? No to jedziemy. Sokół Zabrzeg, Sokół Zabrzeg, la 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 la. Teraz proponuję, żeby wszyscy wyszli na balkon i jedziemy na całe osiedle. Sokół Zabrzeg, Sokół Zabrzeg. Jakby ktoś to nagrał, jak śpiewacie przyśpiewkę Sokoła Zabrzeg na całe osiedle, to ja bym prosił o podesłanie tego filmiku. Zrobimy z tego użytek na pewno. Mam przeczucie, że ta przyśpiewka będzie niedługo klasykiem. No to teraz coś, co klasykiem jest już dawno. Janusz, Janusz, pamiętasz, tam jest znów, gdy strzelałeś całkiem źle. To oczywiście młyn kibiców zespołu Janusze Futbolu Kraków i ich interpretacja utworu zespołu Kombi. Gola strzelałeś! Choć nie musiałeś! Ciekawe, czy ktoś uwierzył w ogóle, że to zespół Kombi. No nie bardzo to jest zespół Kombi. Następne wpadną! Może za 100 lat! Następna bramka padnie nawet za 100 lat. Czy zawodnik w trakcie meczu może usłyszeć coś bardziej optymistycznego? Nie sądzę. Wszyscy skaczą na Januszy, hej! Hej! A teraz coś dla osób o naprawdę mocnych nerwach. To była jedna z lepszych opraw pirotechnicznych w historii polskiego ruchu Ultras. To byli oczywiście kibice Wodniaka Piotrowin z Ligi 7, Lubelska Liga 7. To był ich mecz wyjazdowy w Żyżynie z Żyżyniakiem Żyżyn, ale nie tylko z fenomenalnych opraw słynął kibice Wodniaka, także
ze swoich śpiewów. No śpiewają jak nikt inny. Rozpoznajecie tę nutę? Jak ktoś jeszcze nie poznaje, to teraz już na pewno sobie przypomni. Korba niezła, a posłuchajcie teraz. Na weselach często jest tak, że te nagrania lecą i tam się ludzie zastanawiają, kto to wykonuje. No i przeważnie nikt nie wie. No to teraz będziecie już wiedzieli, że te utwory wykonują kibice Wodniaka Piotrowi. Tak więc jak ktoś lubi moc kibolskich wrażeń, to serdecznie kibice Wodniaka zapraszają do siebie. Dziękujemy! Zapraszamy do nas na Bimber! Przyjeżdżajcie! 100% jest swoje! Bimber 100%, no trzeba będzie pojechać. No nie ma wała, jak rozrywki powrócą, no to pewnie tam zawitamy. A teraz jedziemy dalej. Za naszą wioskę i za te barwy oddamy całe życie swe. Jesteśmy w słynnej miejscowości o nazwie Ruchna. Tam gra drużyna o całkiem oryginalnej nazwie. I wszyscy razem dziś zaśpiewajmy, mój rywalu, kocham cię. I tu nie chodzi o to, że oni nagle przeciwnika kochają, bo tak do końca nie jest. Ja za skurwami. Tu chodzi o to, że nazwa ich drużyny to Rywal Ruchna. Ja za skurwami. Hej, rywal, ja za skurwami. To jest siedlecka klasa A, siódma liga. I kibice Rywala słyną z tego, że tworzą przyśpiewki, które są kopiowane później na innych polskich stadionach. Na przykład ta. Naszym klubem ULKS, ta Polska o tym wie, bo ukraińska arduta. Tu się trochę chyba tam taśma wciągnęła, ale widziałem śpiewnik, bo funkcjonuje coś takiego jak śpiewnik kibiców Rywala i tam było, że to rucheńska armia ta. To kibice Rywala. Tak jest w oryginale. Zdaje się, że w Łodzi śpiewają podobnie. A teraz akcent warszawski. Tramwaju jest tok, pociągu jest tok, kibice na Ruchnę jadą. W tramwaju jest tok, w pociągu jest tok, kibice na Ruchnę jadą. To jest taki rucheński klasyk. Przyjął się w Warszawie całkiem nieźle. I tu jest kluczowy moment tej przyśpiewki, bo na Legii jak śpiewają, bo tam trzeba podać nazwiska zawodników, którzy strzelą gola i żeby się rymowało to wszystko. No i nie zawsze się rymuje i się kibice zastanawiają, co tam wyśpiewać. No i kibice Rywala mają na to swój sposób. Dwie bramki mnie strzało i dwie bramki mnie zaki, Ruchna jest mistrzem Polski. Tu jest niby taka pewna nieścisłość, bo Rywal Ruchna jeszcze mistrzem Polski nie jest. Ale słyszałem, że podobno ma zostać. I przyjdzie taki dzień, ten ukochany dzień, gdzie mistrza Polski będzie mieć mój rywal. I powoli kończymy naszą jazdę po najlepszych polskich grupach kibolskich. Przed nami najlepsi. To będzie taki zenek polskiej sceny kibolskiej. Hej! Hej, żonełko, strzelaj kolędy, nasza perełko! Ta perełka to oczywiście Żądło Sucha Psina z opolskiej klasy B. No tak jak w Suchej Psinie, to zdaje się, że nawet Fazi z nagłego ataku spawacza nie rymował. Strzelaj gole, gol za gole, bo ty lubisz strzelać gole! Strzelaj gole, gol za golem, bo ty lubisz strzelać gole. No ja to kupuję. Hej! Hej! A na koniec moja ulubiona przyśpiewka, też oczywiście zespołu Żądło Sucha Psina. Hej, żądło nasz, pokaż jak grasz. Hej, żądło nasz, pokaż jak grasz. No dla mnie zdecydowanie numer jeden wśród polskich pierdolnięć kibicowskich. No i to by było na tyle. Jak ktoś ma podobne nagrania ze swoich grup kibolskich, to ja prosiłbym o podesłanie. Może powstaną kolejne odcinki tego wspaniałego kibolskiego magazynu.
A jeszcze tylko przypomnę, że pod filmikiem standardowo znajduje się jakiś kartofliskowy spam. Będą tam odnośniki do kartofliskowych reklam, których jak zwykle nikt nie obejrzy. Już mnie nie ma.